Hej, witajcie w kolejnej misji Disciples. Sacred Lands, te święte pudła, święte krasze i w ogóle wszystko co najgorsze. Gdzie krasze można wywołać na żądanie, kiedy się chce, jak się chce. W ogóle przepiękna gra, przepiękny produkt, akuratny, tak, i tak dalej, i tak dalej. I następna mapa jest to mapa od Pyrka, to było Strażnica Wieków, tak, o tam lecąc po liście, którą sobie tam przygotowałem na zakładce community, społeczności, to tam właśnie lecąc tak od początku, no to od góry, no to właśnie tam na tą misję teraz bym się wybrał. No i tak, w sumie chciałbym zagrać klanami, tylko z klanami jest taki problem, że... Znaczy problem, nie problem. No grając tutaj gildiarzem nie za bardzo tutaj coś osiągniemy, tak? Natomiast w drugą stronę... Nie wiem, zagram tymi klanami, wydaje mi się. Dawno nimi nie grałem w sumie, a to, że tam stolicy nie podbije, no trudno. Może jakoś to się będzie dało radę zrobić, na przez najemnika czy przez coś. W każdym razie, jeśli tak, no mapa jest mała. Może jest trener, tylko szczerze powiedziawszy, czy chce nam się wyciąga 10. poziom? Mógłbym zagrać na przykład Comesem, tylko w przypadku klanów, no to właśnie najlepiej jest zagrać, no bo właśnie te 10. poziomy mi chodzą po głowie. Jeżeli bym na przykład zdecydował się na hordy, no to wtedy bym zagrał sobie tym gildiarzem, tak? I byłby na sferat i on mógłby 10. level wykręcić. No, tylko że szczerze wątpię, że też taki poziom uda się zdobyć w ogóle, bo jeżeli nie będzie trenera, no to bez sens. Nie, no, wydaje mi się, że mapa jest mała. Na tyle, żeby chyba ten 10. wbić, to chyba po prostu pójdziemy, zagramy sobie magiem. Dawno nie graliśmy w ogóle magiem. Więc to jest ta kolej. O, bardzo trudny Mage Lord, no bo gildiarz nic nie ukradnie hordom, także bez sensu. No i zadaniem jest o dziwo 51% terenu do przekształcenia. No to jakaś tam nowość od twórcy. Mamy na początku złoto i manę runiczną. Przy czym. Mamy też tutaj miasto. Aż na trzecim poziomie z dumnym krasnoludem, który to dumny krasnolud coś mi przypomina. No, fajnie, że ten krasnal tu jest. Jaki w ogóle poziom tam jednostek i czarów będzie w ogóle? No to będziemy mieli wgląd. Uuu. No to nawet dobrze, że nie wybrałem sobie tego. Żadnego specjalnego, no to pójdziemy w gigantów, bo są najbardziej żywotni. O, gigant zresztą jest. Mikstur jest co niemiara, bo oczywiście krasnoludy lubią pić i zbierać łomot, także to im się bardzo przyda. No i co? Toporek tutaj jest taki. I raczej takim składem pójdziemy. Aha. Czyli nawet. No dobra, no powiedzmy. Mogę zapomnieć o podboju stolicy, no bo bez tego czaru. Znaczy, może oczywiście być na tyle mikstur, że to się uda, ale nie wykluczam. No i tak pójdę z tego giganta, bo ja wolę jak najwięcej przyekspić. Ale mamy tak 250 tutaj złota, tak? No kurczę,
w tym kontekście to lepiej by było jednak. Wezmę sobie może tak. O. Okej. Tutaj oczywiście nie ma znaczenia odkrywanie mapy. Ja sobie jeszcze rzucę rózgę, żeby było więcej. No i co? Szukamy pierwszego do oskubania. Ten ork może. O kurde, zdecydował się jednak tutaj zaatakować. Co ciekawe, i puduje. Nie jest źle na początek. Naszym wrogiem jest jakiś tam komes. Także tak. We'll feast upon the maggots on your flesh. Nakarmimy robaki twoim ścierwem. Dobrze. No i zanim by to się przejęło, to akurat. Tylko że właśnie, no trzeba będzie ściągać te rózgi wszystkie. To też nie jest takie przyjemne. I tak, możemy sobie w sumie już zbadać na przykład roka. Rok nie wyrok, 2 lata jak dla brata, nie? Dzięki temu, jak coś się wydarzy, to będziemy mogli już reagować. Mana piekielna jest akurat z czapy. 4 mikstury życia, tak? Co to w ogóle jest? Mikstura uderzeń, jedna. Jedna mikstura ochrony, no nie za dużo. Tu możemy zaatakować. Myślę, bo to się może opłacić. Aha. Z naciskiem na morze. Niekoniecznie, że się opłaci. Dobra, na szczęście zwycięsko. Zapiszmy sobie. Co? Mamy 250 sztuk złota. Może po prostu rozwinę sobie to miasto? Myślę, że moje potrzeby będą bardziej przyziemne. Pytanie, czy zatem klany na przykład mają, hordy mają na przykład tu stolicę, a tu miasto. Żadnego opisu nie mam. W ogóle tak. O, tu jest ork z kolei na dole. Ale to tak średnio mnie urządza też. No dobra. Zobaczmy, kto tu jest. Uhuhuhuhu. Rozochoceni. Tu jest mana runiczna w ogóle. Aha! Mamy tu miasto. No to dobrze wiedzieć. Bo jest szansa je podbić szybko. Tylko że tak, jeżeli podbiję to miasto. No nie wiem, czy tu. Tutaj teren się przekształci na moją modłę. A skoro ja mogę to zrobić, to i pewnie oni mogą. Forest Walk. I tak. Możemy sobie w sumie już złodziejka wysłać. Aj.
pewnie będą jakieś chore oddziały. Ale co ciekawe, oni mają korzystniej, bo mają manę, która im się przyda, natomiast ja akurat nie mam. No tak, na zasadzie symetrii dałbym tą manę śmierci akurat. Ale pewnie tak wypadło twórcy, że już potem byłoby tego za dużo. Co jest zrozumiałe. Ooo! Dlaczego ty tam nie możesz? Hm? Już tam nie możesz. Dlaczego? Czy ktoś tam stanął, tak? Ktoś tam łazi. Ewidentnie. No ale nic, no. Trzeba, że tak powiem, spróbować. O, przetegować się. No właśnie, tutaj koleżanka przyszła. I dlatego ona zablokowała. Miejmy nadzieję, że wzięła analogicznego zombiaka, dzięki czemu będzie łatwiej ją zgruchotać. Stówę dostajesz. Zobaczymy, co wy tam macie. Uuu. Czyli czyżby tu już była stolica? No. Dobra, kolego, to ty stąd, że tak powiem, wy oddalaj. Jeszcze cię zabiją. Weź tu odkryj, zobaczymy na jakim etapie są. No właśnie. Co wy tu zabijacie? Szkielet. Dobra. Na razie was nie widzę w ogóle. Aha. Okej, dobrze wiedzieć, że tu są wrogowie już. Ona gdzieś tam się schowała. Gdzieś tam, coś tam. Do miasta oczywiście. Okej. Tak, tego bohcia można przyblokować. Dzięki czemu on by im zagarnął manę śmierci. Jest to taki głupi pomysł. Że właśnie nie do końca go tak zablokuje. Ta mana by się bardzo przydała. To jest fakt. Spróbujmy tak. I zorientujemy się. Tak. Tutaj, jeżeli podejdę. Miejmy nadzieję, że się skusi na skrzynkę.
pierwszej kolejności. No kurczę. No i to będzie jego śmierć. Ale jak? Kto tam w ogóle jest? Powiedz mi. Tu jest pierwszy poziom. Dobra. Spoko, dobrze wiedzieć. Templariusz. Dobra. To sprokurujemy jedną sytuację, mianowicie będziemy się pojedynkować z nią. 36. I on będzie zmuszony ją wskrzeszać. Ona dzięki temu nie będzie też awansować. No i będzie trochę utopiony. Co tam jest w ogóle? Rycerz śmieci. Aha. Czyli tak na upartego mógłbym was tam poważnie zjechać. Dobra. Leć natomiast. Mógłbym już teraz wysłać tam złodzieja, żeby go pokiereszował. Czemu by nie? Na pojedynek. O. Cyk. No. Nic więcej ci nie zrobię niestety, kolego. Chociaż wyzwę na pojedynek i będziemy mieli te same szanse, że tak powiem, na... O kurde. Okej. Ale fart. Ale już go nie zabiję, więc trzeba będzie tutaj truć i skończyć go rózgowiczem. W takim składzie, jaki ma. No dobra. O, skubany. Dobra. Pytanie, atakować cię? Atakować. O, pięknie. To jeszcze się okaże, że to wygramy. Bo ona zadaje 20, nie 25. No. Prawie. Awansuję sobie. Ech, co za fart. Niewiele brakło. Jeszcze się ożywił? No to trzeba go... kaput. Tylko, że teraz może się nie udać. Zobaczymy. Na razie to tutaj tępimy dziadów. Wiadomo, akcje 100%. Tak. Ja sobie nie przekpi. Ach, zegarmistrzowska precyzja bota. Jedzie. No jest. Dobra. No i tu mamy manę runiczną. Teraz pytanie. Ten koleś jest niemal dentką. Można by się pokusić o to też. Wtedy go tak ściągnę. Dobra. I can do that.
pojedynek. Ach, wygrał jeszcze się. No nie. Niedobrze. Niedobrze. Chociaż wiwernę zabije. No i tutaj będzie niestety krótka piłka. Podciągnął jeszcze obrażenia, ale przynajmniej ma zajęcie. Tu jest w ogóle najemnik. Dobra, złoto będziemy mu zabierać, więc zobaczymy jak to pójdzie. Odkrył szpiega, kurde. No. Dobra, to spróbujemy zrobić te akcje stuprocentowe. Czyli tak, duelek standardowo. Żeby właśnie zmusić go do wskrzeszania, bo dzięki temu będzie w plecy cały czas złoto. I to jest dobra metoda, żeby bota trochę tutaj zubożyć. I co? Mamy 450 sztuk złota, więc ja bym się pokusił później, żeby wysłać tam... Nie wiem, czy wysłanie Roka coś tu zmieni. Spróbujemy. Aha, tu jest w ogóle ta dziadówa. Dziaduwa. Dziaduwa straszna. Spróbujemy. O. Może się uda? Super. Duszek nie awansuje. Ten za to będzie level zbijał. Ale znowu mają do skrzeszania. Moje miasto znowu jest bezpieczne. Na chwilę przynajmniej. Dobra. Teraz tak, odkrywaj szpiega. Dual action not available. Ok. No to... Odkryj tego szpiega. Chociaż mogę zatruć, ale dobra. Poison party. I teraz tak. Lepiej będzie was tak ustawić, zgadza się. I tak, czy będziesz awansować? Chyba nie. Ja bym puścił tutaj inżynierka. Uuu. No to tu będzie może... Puścimy tu inżynierka. Masz potencjalny 10. poziom, tak? Co ty możesz tu zrobić, kolego? Możesz tu podejść, super. Teraz pytanie. No i obszarówki to może tak niewiele mi zrobią. Nie? O. Tu jest meduza, tu jest w ogóle miasto jakieś. Spróbujmy. Mam coś zrobić. Zegar, mistrzowska precyzja. Okej. No niestety. Zawsze coś. Ach,
odwrotnie chciałem. No i teraz zemści się. 22. Ładuj tu miksturę. Pyk. Ok, standard. Wtedy dostaniemy trochę. Coś tam mówiła, coś tam, coś tam. Dobra, jaki procent przejęcia? 23. Na razie nie ulepszam tego miasta. Czekam sobie. No kurde, już idą we dwójkę nawet. Zobacz, co tam jest. Wizard! O, kapłan. No, no. I marksman, czyli generalnie całkiem niezłe jednostki. No, wizard jest bardzo spoko. Priest do leczenia. Super. I marksman. No dobra, ale spróbujemy na początek wyeliminować tutaj tego dziada. On na razie jednostki takie na start to ma. Będę chciał... No. Tak. I tutaj ją wyeliminować. Duelkiem. Przy okazji on się zablokuje, tak? Bo nie da rady tu przejść obok złodzieja. My sobie zyskamy kolejną manę runiczną zaraz, także jest całkiem nieźle jak na początek rozgrywki. No szkoda, że nie udało się go zlikwidować, byłoby już o połowę lepiej. Ale dużo mu zrobiłem. Dobra. Czyli wiemy, co tu jest. Można sobie na przykład zakupić czarodzieja bardzo szybko. Tylko czarodziej kosztuje 660. No to jest jednak kwota taka trochę zaporowa. Można sobie z kapłanem ładnie to skombinować. Armię. Dobra. Tutaj już mamy prawie poziom. Więc no, trzeba uzbierać złoto. A w ogóle tak, ja bym tu w ogóle sobie mógł tu przejść. Już teraz ich terroryzować, dlaczego by nie? Panie złodziej, weź tam, pan pomożesz terroryzować bota. I ustanowi się jeden prąd, to się szybciej zacznie skupiać na właściwych rzeczach. On niech od razu idzie. Nigdy nic nie wiadomo, co temu gościowi strzeli do łba. Obrona jest, także myślę, że się nie pokusi nawet na atak na miasto jak... O właśnie. Kogo? Ech. Dobra. I poszedł dalej, dobra. Spoko. Teraz tak, ty. No, idziesz dalej. I ty. Moglibyśmy morską podróż, czy nie bardzo? Chyba nie. 100. A policzmy to. Ile ty tu stracisz? 6, 8, 10, 16. 16, tak? I tak. 18, 20, 22. Chyba go dopadniesz. Sprawdzimy sobie. Elegancko. Panie, bierzesz tą armię. Ich tu wyjaśniasz. Możemy ich jeszcze przytruć w sumie. Dla bezpieczeństwa, jakby były jakieś święte pudła.
Bo nie bardzo muszę mieć budynek już teraz dla nich, więc możemy ich przytruć. To nie będzie taki zły pomysł. No co prawda mogę to zrobić tylko raz. Ale dobra i to. I on będzie ścigać tą drugą. Uuu, 70. Ale się udało. No tak, bo to jest drugi poziom. Dlatego też potrzebowałem wsparcia. I lecisz, kolego. Erarik. No tutaj za bardzo nie mogę wam rozdysponować. Teraz tak. Ciebie wzmocnić, no bo ciebie jak wzmocnię, to ty duszka nie zabijesz. Ciebie. Ała. Co ty robisz, chłopie? Dobra, weź go zastrzel. Okej. Teraz on może oszukać. Na szczęście się tak nie dzieje. Dobra, po 50 mamy tą wody. No i dobra, oni sobie tam zdychają. Bardzo dobrze. Jest do przodu. Lecisz. I potem jak sobie opracujesz czar, to będę właśnie w takich miejscach jak tutaj gdzieś likwidował rózgi. 51%. No mam nadzieję, że jak zająłem te tereny i te, to nie przejmę. No bo tu się na pewno połączy. To nie ulega wątpliwości. Idziemy. I można ich w sumie tutaj zczyścić zaraz znowu. Właśnie. Tylko tak, browaru to niekoniecznie, bardziej to zasięg strzału bym tu stworzył. I gildię inżynierów. Mam nadzieję, że też będą. Aha, bo tu jest w sumie nietrudny przeciwnik. A też nie ma możliwości, żeby tu rózgą zablokować tą drogę. Co, z czapy dostajecie już jednostki? Nie, może właśnie, że ich tak szybko zaatakowałem, to może właśnie nie będą zostawać. O, i on jeszcze da radę ją tutaj w razie czego pacnąć. No to dawaj pojedynek, żeś się popisał. No i jak ten drugi będzie się też uzdrawiać, to. Dobra, powinien dopaść. Tylko powinien. Pytanie, czy dopadnie. Możemy przez las przejść. O. W ogóle możemy zbadać sobie ten czar. Bo już nas stać. Oh.
No ale dopadnie tutaj. Rekruta. Aha, to ja wydaję czary, wszystko tutaj robię, po to, że oni wciry dostają. No to co, Roka? Smoków jest strasznie dużo. Mam nadzieję, że on nie będzie jednakowoż awansować. Ich pudła poproszę właśnie, ze strony duszka też może. Macie te same szanse trafienia. Normalnie zegarmistrzowska precyzja. O, w końcu. Kurde. Zbudowali akurat, no nie. Nie wierzę. To mi tu masakrę zrobi. Jesteś. Ja nie mam na drugiego roka, niestety. W sumie do stolicy też nie dojdzie. Może lepiej będzie puścić złodzieja, jeszcze się uzdrowić? Może tak? Sam nie wiem. No chyba tak zrobię. Puścimy jeszcze z naleśnej podróży. O, podejdzie troszkę bliżej. On będzie mieć przyspieszenie, no bo będzie mieć na tyle many już. A coś tam się jeszcze podleczy. O właśnie, nie byli w stanie podejść. Niestety regeneracja działa na moją, nie mają korzyść. Dobra, uda się, uda się. I w sumie możemy dwukrotnie to rzucić. Ale tak sobie myślę, żeby Roka jednak Rokiem to osłabić. Natomiast ile? 80%. No to chyba się uda, co? Panie złodziej, uda się? Czy się nie uda? Udało się. No i nie powiedziałem, że on dużo więcej zrobił, bo przecież duchrek już tam coś miał ten, to już topornik go wykończy. Także jest dużo łatwiej teraz. No. Jeszcze ten budynek ci zbuduję, to już w ogóle będziesz... Cacy. No i mamy. Cyk. Cyk. Aha. No można ze świętymi pudłami oczywiście. Co kto lubi. Na szczęście się udało. Jest drugi awans. Proszę bardzo. Emerald. Emerald, tak.
Dobra. Skubany. Wiesz co? Ty już jesteś i tak trupem, ale oczywiście smok ten jest z czapy. Więc tak, ty atakuj tu, niestety. Ty tu. A ty może spróbuj uciec, czy nie? Nie będzie uciekać. O, ale teraz to już na pewno ucieczka, bo to kiepsko wyglądało. Z czapy sobie wyszedł już. No. Ze smokiem oczywiście. Spróbuj uciec. A gdzie to? Dobrze, że przynajmniej nie zdołał się wskrzesić. Ale tam ducha zdołał. Dobra, ja bym cię wycofał, kolego. Poza tą linię frontu, tylko. Jak to zrobić? Idealnie by było, żebyś ty właśnie przemycił mu te mikstury. O. Ile tam ze 3, tak? Kurde, strasznie dużo. No ale przeżył. Przynajmniej to. Cały eksp nie poszedł się rypać. Trzeba tutaj wspomóc nasze wysiłki. Co to w ogóle jest za przedmiot? Nie dowiem się tego, bo jest zabezpieczony. Jest tam w ogóle mana śmierć jeszcze za niedługo. Będzie problem z rzucaniem tego zaklęcia. Dobra, rzućmy tu. Czyli straciłeś 4, tak? Dobra. Wróć się. Ulepszyć to miasto i jako tako to będzie. Oczywiście złodziej zaraz zginie. Nawet nie. Okej. Dobrze, jest na pierwszym poziomie, no to łatwiej truć. Stracisz całkiem dużo expa, więc poczekaj. Tu jest jeszcze złodziej, tak? Trój. I może Rózgowicz? Niestety potknął się. No, czego mamy Roka?
Który oczywiście sobie nie trafia, bo po co? No, super. 110, tak? 110. Ale powinni być szybsi. Dobra, zaryzykuję. Na pewno on ją może strącić szybciej. Cię wzmacniam. Ciebie. No to jak raz przyderzysz to. I teraz tak. 42. Dobra, ciebie. Jest. Super. Dobrze. Nie będzie mi tu pluł. Teraz trzeba ulepszyć szybko to miasto. Damy sobie leśną podróż. Ty się regenerujesz i będziemy tak swapować sobie tutaj te oddziałki. Że bardzo szybko udało mi się tutaj zawładnąć tymi ziemiami. Pytanie teraz tak. Oni mają 12%, ja mam 35%. No minus 1%, bo stolica, tak? Może gdzieś tam są jakieś tereny, które są, że tak powiem, niezajęte, ale no. Podejrzewam, że to może być już koniec gry. Zobaczymy. 37. No. Trzeba uważać. Daj mu krasnala. Tak, dobrego mu dałeś, dobrego mu dałeś. Okej. Okay. Zubożymy ich przynajmniej. Nie ma. I też nie mam jak sprzedać. Bo nawet jeżeli wyślę jakimś cudem tutaj stworzenie, no nie. Nie wierzę w to, co się dzieje. Dobra, podejść. Może akurat ci się uda. No, to tyle, żeby chyba zająć ten zasób i tyle, nie wrócić. Tak. Choć kto wie. Weź od niego te przedmioty. W sumie on ma więcej expa teraz. Więc chyba stanie na tym, co ja chciałem zrobić, czyli
szkolić sobie jednak inżyniera, a nie tamtego. No i chyba tak zrobię. Czyli taka armia będzie mniej więcej. O. Odwrotnie. Coś takiego. No na razie nie ma żadnych jednostek z potencjałem na podbijanie stolicy ewentualnie. Bo kapłan to trochę za mało. No ale kto wie. Dobra, ponieważ jesteście w mieście obaj, to jeszcze się nie wymieniajcie tak oddziałami. Tylko ty, o właśnie. Weźmiesz sobie tak. Nie, stań sobie tak. Ty jesteś w pełni sił. Zobaczymy, czy to go ochroni. Szczerze wątpię. No to się uchronił. Gdyby tam był Nosferat, to lepiej tak. Strażnik króla w ogóle. No może być strażnikiem króla, chociaż... Biście... No, ty to tam. Wyleczysz się u niego już przecież. Bo to teraz on przejmuje pałeczkę, czyli dawaj to wszystko, dziadek. I dawaj to wszystko, dziadek. No. Tyle było na ten temat. No i co? I ty właściwie możesz iść na goblinów jakiś. A żeby to zrobić, no to bliżej chyba tutaj musisz wrócić się, tak? Przy okazji sprzedaż ten tom. Dwa, cztery, sześć, 10, 2 na 4, na 6, na 8, na 2. Dobra. Chyba browar już postawiłem? Nie jeszcze. No to stawiamy. Idą. Idą.
O, proszę bardzo. Potrzeba mu wyściągnąć rózgę od razu. Dobra. Tak zapowiedziano, tak. Tak zapowiedziano. Dobra. Walcz. O. Jeden mniej. Teraz on próbuje go dogonić, tak? Teraz co ja ci mogę tu zrobić? 10, tak? To wciąż jest armia Takano. Trudna bym powiedział, więc może jednak ten pojedynek jeszcze raz. Czterdzieści 3%, no. Aha, 43% już, tak? No to to już będzie koniec gry. Ja nie będę mógł w takim razie rozbudować tego miasta, bo... 1060. No, kiepsko to widzę. Trzeba będzie dać im to podbić chyba. O, są takie książki. Kamień runiczny jest, czyli artefakty warto wziąć. Kiria, ok. No i nie wiem, no kurczę. Przejmować to czy nie? Bo może się okazać, że kurczę. Ten. Dobra, no najwyżej skończę przed czasem tą misję i trudno, no. Jest taka niestety opcja. Nawet jak ściągnę to. Wydaje mi się, że to będzie ciężko. No chyba, że nie będę upgrade'ował tego miasta. Tak, bo stolica ma... przejęcia na tyle dużo, że będzie się... To jest znowu jedna z jakby przychylności tego, że ja gram na zmodyfikowanej wersji, bo przecież normalnie to bym dostał... Nie wiem, czy im damy radę, ale wezmę na wszelki wypadek tam roka.
Pięknie. I myślę, że oni już tu będą sobie radzić. Powolutku. Dobra. Jeszcze możemy jakieś zaklęcie zbadać. No bo tak. Ja nie wiem, co tu jest. I szczerze powiedziawszy, na tej wyspie. Bo jeśli mam przejąć 52% terytorium, no ta stolica powinna mieć więcej niż miasto piątopoziomowe, tak? Ale są też dwie rózgi. No. Więc teoretycznie z dwoma rózgami. Ciekawe, czy tu jest jeszcze jakiś zasób. Jest. No to jeszcze trzecią rózgę, tak? To już wiem, kolego, gdzie cię wyślę. To wtedy to miasto musiałoby zostać na tym poziomie. No bo... Owszem, no, kiepska obrona. Tylko, że jak będzie tutaj 20 przejęcia, tak jakby jest 10, 15, 20, 25, 30. 10, 15, 25. Nie, jeszcze raz. Pierwszy 10, 15, 20, 25. W każdym razie zostawię to miasto na tym levelu, bo nie byłem pewny tych wartości, a tu widzę, że trzy rózgi będą potrzebne i stolica, owszem, ma większe przejęcie niż miasto piątego poziomu, więc dla bezpieczeństwa chyba nie będę rozwijać tego miasta. Tak mi się wydaje, że tak będzie lepiej. Dobra. Nie wiem, czy sobie coś możemy zbadać jeszcze. Może to się tak przyda okazjonalnie. Dobra. To będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego odcinka i hej.